Niedzielne popołudnie zgromadziło na augustowskich Borkach pokaźną grupę dzieci i młodzieży, które przybyły na jesienny piknik połączony z otwarciem nowego placu zabaw. Jesteśmy na kolejnym augustowskim placu zabaw. Ostatnio wybudowaliśmy ich 5 i to nie jest nasze ostatnie słowo. Tak jak obiecałem, chcę, żeby jeden co najmniej plac zabaw był w każdej dzielnicy Augustowa. Trochę nam jeszcze brakuje, ale myślę, że w ciągu 2 lat każda dzielnica będzie miała co najmniej jeden plac zabaw. Każdy z tych już wybudowanych ma bezpieczną nawierzchnię, która pozwala w razie upadku uniknąć kontuzji w postaci otarć czy poważniejszych urazów. Wszystkie montowane na placach zabaw urządzenia są certyfikowane. Augustowski ratusz nie oszczędza na bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Ten, który oddajemy tutaj, może nie jest największy, ale jest, myślę, bardzo dobrze wyposażony. Ma różne ciekawe elementy. Jest też kalistenika, o którą zaczęli się upominać u burmistrza coraz częściej młodzi ludzie z Augustowa. Średni koszt budowanych przez miasto placów do rekreacji dla najmłodszych wynosi od 300 do 400 tysięcy złotych. Tanio nie jest, ale dzieci są zadowolone. A huśtawki ci się podobają? Tak. A tak trochę czy bardzo, bardzo? Bardzo. Rodzice, którzy przybyli z maluchami na otwarcie, również zdają się być zadowoleni. Tak, bardzo. To była od dawna niezagospodarowana przestrzeń, a teraz przynajmniej dzieci z sąsiedztwa mają po prostu miejsce dla siebie, tak? Gdzie mogą spędzać po prostu czas bezpiecznie. Utworzenie tego rodzaju obiektów w każdej z 12 augustowskich dzielnic było jedną z wyborczych obietnic burmistrza Karolczuka. Taka codzienna atrakcja, codzienne zabawy, myślę, że powinny być blisko. Problem jest jeden, znalezienie odpowiedniej działki, bo tak naprawdę place zabaw nie kosztują majątku i warto je robić. To jest koszt w budżecie miejskim stosunkowo nieduży, a koszt inwestycji, która jest bardzo potrzebna mieszkańcom. Szczególnie młodym mamom, które czasami mają godzinę, 2 godziny, nie stać ich czasowo na wyprawę gdzieś daleko, a taki plac zabaw będący na sąsiedniej ulicy, gdzie można pójść z maluchami, żeby mogli się wyszaleć. Później mama ma spokoju w domu, trochę więcej może zająć się swoimi sprawami, jest bardzo potrzebny. Kilka, powstało 5, mówię, dzielnic w Augustowie można by określić na 12, także trochę jeszcze zostało. Też chcemy jeszcze od razu powiem, że zależy nam na kontakcie z mieszkańcami, czyli bardzo często urzędnicy wyszukują jakieś potencjalne lokalizacje w danej dzielnicy, ale to, gdzie ma ten plac w efekcie powstać, o to pytamy mieszkańców. Tak było też tutaj, bo akurat na Borkach za dużo wolnych miejskich działek nie ma. Inne dzielnice są hojniejsze w te wolne tereny, ale tak czy inaczej pytamy mieszkańców, czy wolą w jednym miejscu, czy w drugim. Tak było na dzielnicy Baraki, gdzie powstał plac. No, można to szczerze powiedzieć. Plac zabaw na Ustroniu cieszy się największym powodzeniem. Tam jest największe obłożenie. Też my, dorośli, bardzo dużo się od dzieci uczymy, bo jeśli chodzi o place zabaw, myślę, że ostatecznym decydentem, jaki to powinien być plac zabaw, co powinien być wyposażony, powinny być dzieciaki. Nam się wydaje, że dana zabawka jest super, a dzieci mają w tej materii całkiem inne zdanie i dlatego warto pytać najmłodszych o to, czy to powinien być, nie wiem, koziołek, huśtawka, czy inny element placu zabaw. W planach ratusza jest również znacznie większa inwestycja w stworzenie terenu umożliwiającego młodym augustowianom aktywność na świeżym powietrzu. Szykujemy się też do największego placu zabaw w Augustowie. Mam nadzieję, że w ciągu dosłownie tygodnia, dwóch podpiszę z wykonawcą umowę na realizację tego największego placu zabaw, który będzie, mam nadzieję, wywoływał tylko i wyłącznie uśmiechy naszych najmłodszych mieszkańców Augustowa. Wykonawca placu w dzielnicy Borki również pojawił się na otwarciu i z zadowoleniem obserwował radość dzieciaków. Najróżniejsze place zabaw robiliśmy. Robiliśmy przeważnie z drewna, a teraz jest moda na te, że tak powiem, nie wiem, no, bardziej nowoczesny system, czyli już elementy stalowe, bardziej żywotne i ludzie zaczynają odchodzić od drewna. Wchodzą właśnie jakieś takie karuzele, huśtawki, to co rynek proponuje, czyli coraz bardziej nowoczesne rzeczy. Powodzeniem cieszyły się również dodatkowe atrakcje, konkursy, zabawy, malowanie twarzy. Mela, prócz huśtawek, znalazła też inną atrakcję. Podoba ci się tutaj? Tak. A co jest najfajniejsze?
Ewata. Chętni po zabawie mogli też skosztować ufundowanych przez augustowski ratusz kiełbasek z grilla. Po wysiłku fizycznym smakowały wyśmienicie.